Witam, kochani. Zamiast taplania się w błotku, bo teraz nie ma za bardzo deszczy, to mam dla was inną propositions. Otóż taplanie się w Patty XXL. To jest taka masa zajebista. O my godzisko, jak to wyrwalisko. Ach, może zębisko. Urwisko. Co się dzieje? O, okejsko. Zobaczymy w ogóle, o co tu chodzi z tą masą. Jeszcze raz w ogóle się tym bawię. Znowu zębisko. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle. Ten. To wygląda pysznie. To się w ogóle i? Ale zajebiste. Zobaczcie. O matko. Ej, można się teraz taplać. Super, nie? O my godzisko. Jejku. Co mi się zrobi? Kurczę, mam teraz różową czapeczkę. Dobra, nieważne. Możemy zrobić z tego, kochani, na przykład staniczek na suty. Trochę mi suty stoją, więc o, odbijanki takie, o. Ej, fajne. Takie można sobie zrobić, takie wiecie. Albo takie coś, łapkę, no. No, ale staniczek był chyba lepszy. Nie, trochę gorące te suty są, więc dlatego. No ale ogólnie można sobie to położyć na twarz, taką maseczkę na przykład. O, zobaczcie. Może to być maseczka. I leżę sobie. Odbijamy sobie nos. Zajebiste. Trochę spływa. Można sobie takiego. O, można sobie zrobić obrączkę z tego. Ej. Ej, mega. I tu mamy jeszcze kawałeczek. Możemy to ewentualnie oderwać albo coś i zrobić. Na przykład takie coś na kuta albo. Nie wiem, preserwatywa albo majteczki zrobić, chodzić sobie w nich. Właśnie. Możemy pokazać, jak się majteczki robi, słuchajcie, kochani. Wezmę to tak. O. Po prostu zrobię potem w następnym odcinku, ewentualnie może zrobię więcej tego, zakupię. Zrobię na przykład takie majteczki, takie stringi. To co wy na to? Dobra, na razie pokazałem tylko niektóre rzeczy, które można zrobić z takiej masy. Obrączka, staniczek, maseczka na mordę, majteczki, stringi, to na razie może w następnym odcinku. W każdym bądź razie widzimy się następnym razem.